krzyż odpadnie, ten nie upadnie. Boleści serc zabrany, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Przekonywano kiedyś, że wśród nas najwięcej jest lekarzy, bo każdy zna się po swojemu na chorobach i ich leczeniu. Ale to błąd. Stokroć więcej pośród nas sędziów. Ktoś zajechał samochodem drogę, to prymityw. Ktoś źle załatwił sprawę, jest beznadziejny. Ktoś ma inne poglądy, jest całkiem bezsensowny. To już nie są sądy 24-godzinne. To sądy 24-sekundowe. Spojrzenie, odruch, wyrok. A Chrystus tak mocno podkreślał, nie sądźcie, bo tylko Bóg przenika i zna człowieka. Każde sądzenie brata jest pychą, a pycha ludzka jest tak wielka, że oto człowiek porwał się, by sądzić Boga. Zniosłeś, zniosłeś na krzyż ręce swoje, a wyrzekł ostatnie słowa. Zwisła mu z ramienia głowa. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony. Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Bo to, że upadł, to tylko wyczerpanie, zmęczenie mięśni, utrata równowagi. To, że powstał, to czysta miłość. Dziś świat fascynuje się upadkami człowieka. Ludzie chcą podejrzeć grzech, pokazać grzech. Z bliska, z detalami, w różnych ujęciach. A wszystko w imię przekonania, taka jest prawda, tacy jesteśmy. Księga Apokalipsy mówi, że imię szatana to oskarżyciel, bo on dzień i noc oskarża naszych braci. To on tak mocno koncentruje uwagę ludzi na grzechach i ukazuje je jako mur nie do pokonania. Krzyżu Święty, nad wszystko, drzewo najszlachetniejsze, żadnym razie takie nie jest. Jedno, na którym sam Bóg jest. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Może to ją wspominał po latach święty Jan, kiedy pisał w swoim liście, byśmy nie miłowali słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Jak łatwo można zagubić chrześcijaństwo we wzniosłej teorii i pięknych sformułowaniach. I to chyba grozi szczególnie ludziom mocno związanym z religią. Ktoś powiedział, są tacy, którzy, ponieważ nie należą do człowieka, myślą, że należą do Boga. Sądzą, że kochają Boga, ponieważ niczego nie kochają. Ewangelia domaga się konkretu.
bo można kochać świat, ludzkość, Kościół i nie kochać nikogo. A gdyby tak usiąść i napisać imiona i nazwiska tych, których kochamy, a potem skreślić matkę, ojca, brata, dziecko, przyjaciela, bo przecież poganie też kochają najbliższych. Ile imion pozostałoby na tej kartce, a byłoby tam imię skazańca z Golgoty? Gdy szatan kusi i zwątpienia swą, patrz na Jezusa krzyż, bo on cię tylko może wybawić. Patrz na Jezusa krzyż. Stacja setna, stacja tysiączna. Kto nie zna drogi do morza, niech podąża za rzeką, niech podąża za krzyżem ten, kto szuka drogi do Boga, do zmartwychwstania, do życia. Amen.